Do WDM-u przyjechałem po raz pierwszy około 6 lat temu, to był 2011 rok, mniej więcej połowa lipca. To był jeden z moich tak naprawdę pierwszy taki wyjazd w ogóle z domu i nie zapomnę go do końca życia, bo to był jednocześnie jeden z lepszych, z pierwszych takich lepszych. Na początku jak przyjechałem do WDM-u, to tak myślę, jejku, co to za miejsce, nie? Takie łóżka niektóre odrapane, tak, no dla mnie to wszystko strasznie wyglądało, długie kolejki do łazienki. Ja się zastanawiałem, co to miejsce ma takiego w sobie, że ludzie chcą tutaj tak przyjeżdżać. I po jakimś sobie czasie zdałem sprawę, co tak naprawdę jest kwintesencją tego miejsca. A są nią KSM-owicze. Ludzie tworzą właśnie WDM. Do dzisiaj mam wielki sentyment do tego miejsca. Tutaj przeżyłem najlepsze chwile swojego życia. Nigdy nie zapomnę tych rozmów, tych chwil wspólnie spędzonych razem. Piękne w tym miejscu jest to, że tam nie ma zasięgu, więc ludzie są odcięci od technologii, od całego świata i są tak jakby skazani na siebie, więc są zmuszeni, a poniekąd też być może przez samą opatrzność zachęceni do tego, żeby rozmawiać ze sobą i poznawać siebie, odkrywać, jak wspaniały jest drugi człowiek i że współczesna technologia nie zastąpi nigdy człowieka. To właśnie mnie najbardziej w WDM-ie ujmuje. A dlaczego warto przekazać 1% podatku właśnie na WDM? Odpowiedź jest bardzo prosta, to jest inwestycja. A inwestycja ma to do siebie, że ona się zwraca. W WDM-ie przewija się bardzo wielu inteligentnych, wyerudytowanych ludzi, którzy moim zdaniem będą stanowić przyszłość dla nie tylko Polski, ale być może i całego świata. I ja od razu mówię, że w WDM-ie siła drzemie.